Słucham. No, proszę, proszę. Dobrze ci idzie. Babcia, nie wiesz jak się robi? Ja mówię, pokaż mi. I ciach, 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 robisz to, 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 dodajesz to, to, to i jest. Dziewczyny, ja ogłaszam, że to nie są nasze cycki, tylko to jest fartuszek. My z Marlenką dzisiaj, siostry sisters. Bardzo się cieszę, że jestem z babcią. Będziemy, bo tutaj wyglądamy komicznie w tych fartuchach, ale bardzo to nic. Bardzo pięknie wygląda. Takie sejzem podobne jesteśmy, słuchaj. Idealne. No dobrze. Dziewczyny, ja ogłaszam, że to nie są nasze cycki, tylko to jest fartuszek. Żeby nie było, że my takie bezwstydne. Co my dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj będzie barszcz wigilijny według babci Beatki, z zakąską też według babci Beatki, którą przyrządzi babcia Marlenka. Tak jest. Pokażę wam dwie formuły inne niż pierogi z kapustą i z grzybami lub na następny dzień, na przykład na pierwsze święta. To będzie z ciasta francuskiego, kulebiak z kapustą i z grzybami i takie małe trójkąciki, takie poduszeczki zawijane, takie na dwa kęsy, również z kapustą i grzybami. Ja wcześniej przygotowałam farsz, to jest kapusta uduszona z grzybami i cebulą, tak jak się dusi na farsz, na pierogi czy na inne tam krokiety, jak robicie. Po to, żeby ona się nie rozpływała, bo ona jest z reguły rzadka, jak się to robi, to ja dodaję akurat bułkę tartą, która wchłania tą wilgoć i ten farsz, zobaczcie, jest taki o. To fajny wystudzony. Tak, po prostu zamiast to, wiesz, dusić nie wiadomo ile, ja po prostu wsypuję trochę bułki tartej i ten smak tej bułki w ogóle się tutaj nie kręci. Jaki ja lubię barszcz wigilijny? Ja barszcz wigilijny lubię, jaki jest po pierwsze esencjonalny, ma piękny kolor i jest słodko-kwaśny. Bardziej smakuje w kierunku kompotu niż rosołu. Czyli dla mnie barszcz wigilijny jest też barszczem całorocznym, bo ja czerwonego barszczu na rosole w ogóle nie robię. A zatem na czym ja robię ten barszcz? Na wodzie? Nie. Ja go robię, uwaga, żeby uzyskać kwaśność, bo ja kwaśność będę podkręcała dwiema rzeczami. Uwaga, podstawa mojego barszczu to będzie, co to jest? Napar, bardzo mocny napar kwiatów hibiskusa. W każdym sklepie zielarskim, a nawet spożywczym, można kupić kwiat hibiskusa. Nie mieszankę, kwiat hibiskusa, on jest cudownie kwaśny i daje przepiękny kolor. Czyli jak my startujemy z moim barszczem, to jest, no potrzebuje się tak parzyć z 10 minut. Zalewam wrzątkiem kwas hibiskusa i czekam, koniec roboty. Jak już się zaparzy, to przecedzam go przez sitko do garnka. Zobaczcie jaki to ma kolor, zobaczcie. To już wygląda jak barszcz, nie? Można by się naciąć. Radko, sorry, że ci przerwie, tak? Ale coś z tym ciastem nie idzie go, zobacz. A, za ciepło się było. Skleiło, no właśnie. Dobrze, poczekaj. Masz jeszcze jedno? Nie mam. To, że nam się to ciasto nie uda, to jest nieistotne, dlatego że mamy już gotowe, zrobione. Zrobione, szybko poszło. Proszę bardzo. Ojejku, ojejku. Ale to jest ale szybka. Ale szkoda, no słuchaj, no może się pobawi i się uda. Przelałam tutaj mocny, piękny napar z kwiatów hibiskusa. Włączam teraz ogień, nie na za duży, dlatego że barszcz nie powinien się w ogóle tak intensywnie zagotować. Powinien tylko dojść do jakiejś takiej temperatury 90 stopni bez żadnego bulgoczącego gotowania, bo każdy barszcz traci kolor, a barszcz musi mieć cudowny, burgundowy kolor, prawda? Prawda. Ty masz patent od swojej babci, że dodajesz do barszczu kompot wiśniowy. Tak, kompot wiśniowy. Smaku nie ma absolutnie z zamrażalki wiśnie czy coś. Musi być kompot z cukrem i zamiast octu, ja w ogóle octu nie dodaję. Nie, to też nie będzie octu. Nie, mhm. Dodaję kompot tak przy końcu gotowania, z 10 minut przed końcem gotowania. Ile domów, barszczu. Tyle patentów. Dokładnie. Ja na parze z hibiskusa. I teraz uwaga, do naparu z hibiskusa wlewam, tutaj mam jakiś prawie litr tego naparu z hibiskusa, wlewam jakieś 2 litry soku z buraków. Możecie go wycisnąć w sokowyżymałce. Ja po prostu kupuję sok z buraków taki jednodniowy w butelce. Po prostu kupuję, a jak ktoś ma sokowyżymałkę, to może go wycisnąć albo kupić sok z buraków w butelce. I teraz tak, wlewam do tego hibiskusa, od razu mi stój z ręcznikiem, mam ręce w barszczu. Wlewam jakieś 2 litry soku z buraków. Wlewamy do tego, uwaga, zakwas z buraków naszej Swietki. Na stronie www.smakiaromat świeżo rozlała zakwas z buraków. Dziewczyny, zamawiajcie.
doczeka w lodówce do świąt, tylko w lodówce. Bo jak będzie stał nie w lodówce, to wam strasznie dofermentuje, czyli będzie bardzo kwaśny. www.smakiaromat.com, świety świeżusieńko rozlany, fantastyczny z przyprawami zakwas. Ja robię w ten sposób, że daję jeden zakwas na dwie porcje soku, czyli pół litra zakwasu na litr soku z buraków. I teraz wlewam ten zakwas tutaj i to się cały czas grzeje. Na pewno będą potrzebne dwa. Nawet nie muszę próbować, bo tu jest taka ilość, że tego zakwasu będzie mało. Ale ostrożnie, każdy lubi swój smak. Więc po dolaniu jednego zakwasu można to spróbować, czy żeśmy z czymś nie przesadziły. Ja zaraz to spróbuję. I co, to jeszcze za szybko chyba, co Marlenia? Bardzo dobre. Tylko takie bardzo buraczane. A ja do tego jeszcze dodam pewnej finezji. Po pierwsze, ja uwielbiam, jak jest słodkie, czyli sporo miodu. Na razie jest takie bardzo buraczane, ale daje sporo miodu. No, takie dwie łychy to tak lekką ręką, potem zobaczymy. Tu już nie będzie żadnego octu ani cytryny, nie. Bo ten zakwas tak, robi robotę. Tak, wiesz, nie? Ja też octu nie dodaję, tylko tyle, że jest cukier wiśniak, tak? Tak. Ale trzeba spróbować, wiesz, bo czasami ja jeszcze dosładzam troszeczkę, bo to koniecznie musi, czyli teraz spróbujemy z miodem. Tak jest, teraz spróbujemy z miodem i teraz pokażę wam mój patent. Ja nie lubię, jak w barszczu pływają śmieci, czyli te ziela, te liście, nie chce mi się tego łowić. Nie lubię, jak jest ta rzęsa z majeranku, nie przeszkadza mogą. Mnie to. Barszcz musi być czysty. Ale bardzo lubię, jak barszcz ma kopa przypraw. Tak. Więc pokażę wam dwa patenty. Jeden patent to jest taki. Zamówiłam w internecie torebki do herbaty. Mhm. Niektórzy twierdzą, że one szkodliwe, ja tam specjalnie szkodliwości w nich nie widzę. Zamówiłam w internecie torebki do herbaty. Po prostu wpisujecie torebki do parzenia herbaty. 100 sztuk kosztuje 14 zł. Do każdej zupy, do każdego sosu można to używać. I teraz co robię? Dodaję trochę do tej torebki ziela angielskiego. Ja daję parę goździków, żeby ten barszcz taki się w kierunku... Goździki muszą być do tak, kompotu przesunął. Ja daję kolorowy pieprz. O! I torebeczka nam się wypełniła. I teraz tak, zawiązujemy torebeczkę. Proszę, i wrzucamy torebeczkę do barszczu. No przecież to jest tak samo na zasadzie herbaty. Herbaty ekspresowe są też w torebeczkach. Tak, tak. Prawda? Ale teraz pokażę drugi patent. Jeżeli ktoś nie zdąży kupić torebeczki, nie chce kupić torebeczki, nie podoba mu się pomysł z torebeczkami, już zabieram śmieci, to można kupić gazę metrową albo gaziki 10x10. Ja akurat wolę trochę większe. I teraz możemy sobie kolejną porcję przypraw, pokażę wam drugą metodę. Ziele angielskie mamy, czyli dajemy tutaj jeszcze jałowiec, liść laurowy i majeranek. Nie lubię tej rzęsy z majeranku, daję tego majeranku tutaj dużo. Ale dużo, ja też, ja dużo. Bardzo dużo sypię. I teraz słuchajcie, zobaczcie, po prostu zbieramy i sznurkiem zwykłym białym zawiązujemy węzełek. O! Proszę bardzo, jak chcecie mieć barszcz aromatyczny, ażeby nam po zębach się nie rzęsa z majeranku, proszę bardzo. Gotujemy. I teraz podgrzewamy to, bo powiedziałabym, nie może zabulgotać. Jak zabulgocze, to nam straci kolor i zrobi się kolor szmaty. I to jest, słuchajcie, koniec mojego barszczu wigilijnego. Jeszcze, kto lubi, można na przykład dorzucić parę grzybków suszonych. Pamiętacie smak umami grzyby? Teraz zobaczymy, co teraz z tym jodem. No. Idzie już w kierunku. Ale już te przyprawy czuć, zobacz. Mhm, już lepsze. Mamy upieczone, już gotowe zakąski do tego. To jest taka z choinki, po prostu w choinkę układane ciasto francuskie nacięte. To wygląda w ten sposób. O, proszę bardzo. Ja też tak robię makowiec na święta, bo nie chce mi się robić drożdżowego. Proszę bardzo, układamy nasze poduszeczki. Tu jest po prostu farsz z kapusty. Zobaczcie. Zobaczcie, jakie to jest
proste. Możemy teraz to zabrać. No i teraz ja ci to przygotuję w sposób tak niebywale spaśny, że się przewrócisz, kochana, bo teraz zobacz. Dostaniesz kawałek tego kulebiaka. O! W taki sposób. Widzisz, ja ci go po prostu ukroję, ale uważaj. Cały cymes tego kulebiaka polega na tym, że on będzie jeszcze polany roztopionym masłem. Ponieważ to ciasto francuskie jest chrupiące, ale dosyć suche, to jak się ten kulebiak, czy ten całusek, wszystko jedno, tak dostaniesz drugie, poleje roztopionym masłem. Pięknie to. Proszę bardzo, zobaczcie. I teraz wlewamy do pięknej filiżanki, takiej na przykład, o, proszę bardzo. Ten barszcz jest wystarczająco gorący. Zobaczycie w tej szklanej filiżance, jaki on ma kolor. Proszę. Proszę, idealny. Proszę bardzo. Cudowny. Proszę bardzo, na zakwasie z fietki, soku z buraków ze sklepu i herbacie z hibiskusa. Marlenko, już ci daję, postaw sobie, zaraz reszta załogi będzie to jeść, a ja ci daję już nóż i widelec. Proszę bardzo. Mam spróbować, tak? Tak. To dzisiaj ty robisz zachwyty. Dzisiaj ja robię zachwyty. Ja dzisiaj nie jem, dopiero zjem załogą. Dzisiaj Marlenka robi zachwyty, a ja jak kotek z łapkami do góry słucham. No, proszę, proszę. Dobrze ci idzie. Jedziesz z tymi zachwytami. Cudowne, słuchajcie. To jeszcze barszczykiem popij. Chcę powiedzieć, że z Beatką prędzej przygotowywałam, także nie żeby było, że nic nie zrobiłam w tej kuchni. Nie, to Marlenka zrobiła rano. I teraz z tym barszczykiem. Oni tam oszaleli już. Słuchajcie, mamy z Beatą naprawdę podobne kubki smakowe, bo jest idealny. Pyszny. Słuchaj, także takie dwie, jak my trzy, to nie ma ani jednego, no. Mówię ci, zobacz. Wiesz co? Świetny. Bardzo czuć te goździki. Najbardziej. Tak, bo ja lubię to przesunięcie w kierunku tego kompotu. Nie lubię tej rosołowości barszczu. Tak, tak, tak. Tak ma być właśnie. Wolę, jak on jest bardziej kompotowy. To dokładnie, co dobre? Pyszne. Tak? Tak. Pyszne. No to w takim razie ja mogę zapowiedzieć. Gotujcie. Ja jestem noga z gotowania. Ogólnie lubię proste rzeczy, także to jest dla mnie proste, więc to też będę robiła. Po prostu udusiłam kapustę z grzybami i z cebulą, rozsmaczyłam ją tak, jak lubię. Trochę podsmażyłam na patelni, dodałam bułkę tartą, a potem to pozawijałam w ciasto francuskie i tyle. To jest też takie coś, że jak się ciasto francuskie ma na podorędziu w lodówce i ktoś wpadnie, dokładnie, to można je nadziać wszystkim. Wszystkim. Ja miałam kiedyś nawet coś takiego, że miałam wyłącznie w lodówce ciasto francuskie i kawałek pasztetu, sok z buraków i po prostu pasztet. Pasztet, tak, który ja piekłam, zawinęłam w ciasto francuskie i wyszły. Moi synowie właśnie uwielbiają takie rzeczy robić i wnuki. Mój wnusio 5-letni, słuchaj, to robi razem ze swoim tatą. No bo co to za robota jest? Robota, po prostu tak. Także on mnie kiedyś, babcia, nie wiesz jak się robi? Ja mówię, pokaż mi. I ciach, 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 robisz to, dodajesz to i jest. Dziewczyny, to nie sztuka się narobić, tylko sztuka dobrze zrobić. Dobrze zrobić. Trzeba być leniwym. To jest wersja leniwa. Leniwa. Ja już barszcz wyłączam, bo on się nam, nie daj Boże, za chwileczkę zagotuje. Ale widziałyście, banalna sprawa. Napar z hibiskusa, sok z buraków ze sklepu lub samodzielnie wytłoczony w wyciskarce, zakwas z fiety, smak taki, jaki lubicie. Na pewno dużo miodu, przyprawy i teraz zobaczcie, jak te przyprawy się łatwo usuwa. Cały taki wór po prostu wywalamy. Torebkę też całą taką, o. To jest. Wywalamy, a barszcz jest czyściusieńki, a ma wspaniały aromat przypraw i nikt nie musi się bać, że mu wpadnie ziele, które jak się rozgryzie, jest średnie. Na pewno będę też w tych torebeczkach gotowała. Dam ci parę tych tak torebeczek, bo wynorkowuje. Nie? Szkoda czasu. Mhm. Tak po prostu tylko wyciepiesz. Nie, bo potem jest. Albo jest na durszlak, albo przelewanie przez sita, po nie? Po co? Szkoda czasu. Wyciepujesz to dokładnie. Do smeci i tyle. I tyle. A my tymczasem widzimy się w przyszłym tygodniu. I jak zwykle będzie całkiem coś innego. W związku z tym zapraszam was, całuję serdecznie i bądźcie z nami co niedziela. Całuski.